Powszechnie zwykło przyjmować się, że dwa pierwsze wydarzenia datowane dla historii naszego kraju to 965 rok, Dobrawa przyjeżdża do Polski, oraz rok później, 966 rok, Mieszko I zostaje ochrzczony. Nie jest to jednak prawda w świetle średniowiecznych kronik. Możemy wyszczególnić pewne wydarzenia, które miały miejsce przed tymi datami. Witajcie w kolejnym, w 5. odcinku z serii Historia Polski w odcinkach. Jest to moja nowa seria na moim kanale Historyczny Top, którą od pewnego czasu robię. Zgłębiam temat od kilkunastu miesięcy historii Polski, tej takiej wczesnopiastowskiej, i w ramach moich badań po prostu zrobiłem dla Was pierwszy sezon tego cyklu. Jeżeli jesteście tutaj po raz pierwszy, koniecznie obejrzyjcie inne odcinki, wcześniejsze odcinki z tej serii, aby zachować chronologię wydarzeń. Link do całej playlisty znajduje się w opisie, zapiszcie sobie go gdzieś w zakładkach, bowiem ktoś, kto wejdzie na mój kanał na przykład za rok, będzie miał do nadrobienia dużo materiału. Do tej pory mój kanał zajmował się głównie starożytnością, zrobiłem dla Was serię o starożytnych cywilizacjach, o historii starożytnego Egiptu, także macie co oglądać. Po tym materiale nadróbcie zaległości. Polska to po prostu mój ulubiony temat, jeśli chodzi o historię, szczególnie Polska pierwszych piastów, i dlatego zdecydowałem się na ten sezon. To tyle z ogłoszeń, możemy zaczynać dzisiejszą opowieść. Początki rządów Mieszka I owiane są gęstą mgłą tajemnicy. Nie dysponując szczątkami, nie da się ustalić roku jego narodzin, można tylko stawiać tezy, co chętnie robią historycy i badacze tematu. Rozbieżność jest duża. Mieszko I urodzić się miał gdzieś w latach 920–945. Czy był świadkiem narodzin państwa Polan i jego rosnącej potęgi? Czy wyprawiał się z ojcem na wyprawy łupieszcze, ucząc się sztuki wojennej i podstaw rządzenia państwem? Czy objął rządy jako dorosły, czy może jako nastolatek? Na te pytania odpowiedzi nie znamy. Gal Anonim tak pisał o młodości Mieszka. Ten zaś Siemomysł spłodził wielkiego i sławnego Mieszka, który pierwszy nosił to imię, a przez 7 lat od urodzenia był ślepy. Gdy zaś dobiegała 7. rocznica jego urodzin, ojciec, zwoławszy wedle zwyczaju zebranie komesów i innych swoich książąt, urządził obfitą i uroczystą ucztę. A tylko wśród biesiady, skrycie z głębi duszy wzdychał nad ślepotą chłopca, nie tracąc z pamięci swej boleści i wstydu. A kiedy inni radowali się i wedle zwyczaju klaskali w dłonie, radość dosięgła szczytu na wiadomość, że ślepy chłopiec odzyskał wzrok. Lecz ojciec nikomu z donoszących mu o tym nie uwierzył, aż matka, powstawszy od biesiady, poszła do chłopca i położyła kres niepewności ojca, pokazując wszystkim biesiadnikom patrzącego już chłopca. Wtedy na koniec radość stała się powszechna i pełna, gdy chłopiec rozpoznał tych, których poprzednio nigdy nie widział, i w ten sposób hańbę swej ślepoty zmienił w niepojętą radość. Wówczas książę Siemomysł pilnie wypytywał starszych i roztropniejszych z obecnych, czy ślepota i przewidzenie chłopca nie oznacza jakiegoś cudownego znaku. Oni zaś tłumaczyli, że ślepota oznaczała, iż Polska przedtem była tak jakby ślepa, lecz odtąd, przepowiadali, ma być przez Mieszka oświeconą i wywyższoną ponad sąsiednie narody. Tak też się rzecz miała istotnie, choć wówczas inaczej mogło to być rozumiane. Zaiste ślepą była przedtem Polska, nie znając ani czci prawdziwego Boga, ani zasad wiary, lecz przez oświeconego cudownie Mieszka i ona także została oświeconą, bo gdy on przyjął wiarę, naród polski uratowany został od śmierci w pogaństwie. Podanie Gala Anonima to prawdopodobnie typowa średniowieczna alegoria odnosząca się do krajów, które porzuciły dawne wierzenia i przeszły na chrześcijaństwo. Kronikarz użył tutaj tej przenośni w takim celu, aby pokazać, że Polska przed tym, jak przyjęła chrzest, była ślepa, a po przyjęciu chrztu nagle stała się oświeconą. Nie miejmy tego Galowi za złe, takie były ówczesne realia. Jak na razie nie mamy żadnych innych informacji o dzieciństwie Mieszka, także podanie Gala Anonima pozostaje jedynym, może nie tyle źródłem, co po części również źródłem informacji o jego dzieciństwie. Bardziej akurat ten wątek kroniki Gala Anonima traktujmy jako przypowieść. Warto jednak odpowiedzieć na pytanie, co dzięki odkryciom, co dzięki badaniom wiemy, prawdopodobnie wiemy o pierwszych latach panowania Mieszka. Wiemy na pewno, że objął władzę przed rokiem 963. To wtedy miał doznać bolesnej i pamiętnej porażki od przeciwników czających się za zachodnią granicą. Nie wiemy dokładnie, jakim obszarem dysponowało państwo Polan w momencie, gdy nastawały w nim czasy Mieszka. Powszechnie przyjmuje się, że w momencie przejęcia rządów państwo Polan obejmowało tereny Wielkopolski, ziemię podbitego plemienia Goplan, czyli zapewne Kujawy i część tzw. kraju Lędzian, gdzieś do Wisły i dopływu Wieprza oraz ziemię sieracko-łęczycką. Możliwe, że ojciec lub dziad Mieszka rozciągnęli swoje władztwo nad Mazowsze. Jest także możliwość, że dokonał tego Mieszko na samym początku swojego panowania i ja wybiorę właśnie tę wersję. Z całą pewnością zarówno poprzednicy Mieszka I, jak i on sam dostrzegali ogromną wartość ziem północnych, czyli pomorskich. Prowadziły tam nie tylko szlaki handlowe, ale przede wszystkim znajdowały się tam miasta portowe, położone na dobrze zurbanizowanym wybrzeżu Morza Bałtyckiego. Znane, wielkie i bogate arterie handlowe, do których zawijały i z których wyruszały w różne zakątki Europy statki kupieckie. Warto tu wspomnieć choćby Wolin, Szczecin czy Kołobrzeg. Z Wielkopolski do Pomorza nie było daleko, a apetyt pierwszych Piastów musiał rosnąć w miarę jedzenia. Pomorzem nazywamy cały obszar od Wisły do Odry, jednak warto pamiętać, że wyróżniamy także regiony. Najważniejsze w ten czas Pomorze Zachodnie, graniczące z Połabiem oraz tzw. Pomorze Środkowe i Pomorze Wschodnie, zwane później Gdańskim, z takimi miastami jak założony w końcu wieku X Gdańsk. Jest szansa, że władza Mieszka I przed czasami, o których mówią źródła, rozciągała się również na wspomniane Pomorze Gdańskie. Mógł tam dotrzeć któryś z jego poprzedników. Zarówno Mazowsze, jak i Pomorze Gdańskie są zatem zagadką. Mieszko I mógł je albo odziedziczyć, albo zdobyć, albo raz po raz wyprawiać się tam w celu utwierdzania władztwa. Z racji niewątpliwego rozwoju struktur państwowych pod rządami Mieszka I, jako symboliczne dodam od siebie przejście z nazewnictwa wciąż plemiennego państwa Polan na wczesno-monarchiczne państwo gnieźnieńskie. Warto przytoczyć podanie saksońskiego mnicha Widukinda z Korbei, który pisał, że w momencie walk z Wieletami Mieszko I rozciągał swoje władztwo nad plemieniem Licycawiki, pod którą to nazwą kryje się prawdopodobnie wielecko-polskie plemię Lubuszan. Zamieszkujący je Lubuszanie osiedlili się po obydwu stronach Odry. Tyle wiemy i tyle możemy się domyślić. W takim wypadku państwo gnieźnieńskie gdzieś około roku 962 zajmowałoby widoczne tereny, sąsiadując od południa z silnymi Czechami, zajmującymi tereny Śląska i Małopolski, czyli ziem krakowskiej i wiślańskiej, dawnego kraju Wiślan, pod przywództwem Bolesława I Srogiego. Granica zachodnia biegła przez tereny nadodrzańskie, gdzie sąsiadowaliśmy z Łużyczanami i z Niemcami reprezentowanymi przez Marchię Wschodnią, zwaną także Saską, na której czele stał margrabia Geron. Było najważniejszym graczem w tym rejonie, działając w imieniu cesarza Ottona I Wielkiego, choć też często i na własną rękę. Północny zachód to Wieleci. Pamiętajmy, że Wieleci to nie jedno plemię, a związek kilkunastu mniejszych, wśród których wymienić można takie plemiona jak Wkrzanie, Redarowie, Rzeczanie, Chyżanie czy Lubuszanie. Na północy znajdowali się natomiast tzw. Pomorzanie, czyli potencjalny wielki związek plemion złożonych przede wszystkim z Wolnian, których według innych źródeł nazywa się jednym z plemion wieleckich. Zaczynało robić się tłoczno. Na północnym wschodzie pomieszkiwali Prusowie i Jadźwingowie, nie mówiący językami słowiańskimi, którzy na razie nie wkroczyli na mapę wydarzeń w regionie i nie zajmowali się jeszcze mordowaniem misjonarzy. Na wschodniej flance od Rusi Kijowskiej oddzielał nas pas puszcz i terenów rzecznych i póki co było spokojnie. Póki co. Cesarstwo Ottonu w celu sprawnego gospodarowania państwem na swoich rubieżach wprowadziło system marchii, czyli jednostek administracyjnych, mających na celu ochronę państwa przed najazdami sąsiadujących z nimi plemion lub co groźniejszych państw. W 937 roku król Niemiec Otton I utworzył Marchię Saską, którą powierzył Hermanowi Billungowi. W tym samym roku utworzono także interesującą nas Marchię Wschodnią. Władzę nad nią nadano Geronowi, który jako okrutny i podstępny margrabia urzędował tam do momentu swojej śmierci w 965 roku. O podstępności i bezwzględności tego polityka niech posłuży historia z roku 939, kiedy to zaprosił on 30 książąt słowiańskich, podstępnie ich upijając i mordując. Władztwo margrabiów było znacznie szersze niż hrabiów stojących na czele hrabstw w sercu cesarstwa, bowiem margrabowie bez wiedzy cesarza mogli na przykład prowadzić wojny i dokonywać podbojów. Wiązało się to oczywiście z dużą swobodą działania, nie tylko wojennego, i z wolną ręką do najróżniejszych spisków. Marchia Wschodnia stała się więc realnym zagrożeniem. Jeżeli, jak hipotetycznie zakładał Henryk Łowmiański, Siemomysł, ojciec Mieszka I, wspomógł plemię Wkrzanów w ich walce z Geronem w 954 roku, to mogło to być przejawem przenikliwości władcy państwa Polan, który chciał utrzymać wpływy Gerona, a co za tym idzie Niemiec, jak najdalej od ziem polskich. Nie wiemy, czy tak było, wiemy jednak, że po śmierci Gerona Otton I, już nie tylko król, ale także formalnie cesarz rzymski, podzielił Marchię na 6 części: północną, Billungów, Łużycką, Miśnieńską, Żytycką i Merseburską. Dwie ostatnie z czasem zostały wchłonięte do Marchii Merseburskiej. Wróćmy jednak do wspomnianego roku 963. Według przekazu Tietmara z Merseburga, słynnego biskupa, którego kronika spisana w latach 1012–1018 rzuca wiele światła na początki państwa polskiego i jego relacji z cesarstwem, margrabia Geron w 963 roku podporządkował sobie Łużyce i tzw. kraj Słupian. Granica cesarstwa dotknęła zatem granic państwa Mieszka I. Na tym podanie biskupa się nie kończy. Pisze on, że Geron w tymże roku uniezależnił również Mieszka wraz z jego poddanymi. Na tym się zatrzymajmy. Władca Polan, zapewne widząc i rozumiejąc, co się dzieje na zachodzie, postanowił działać i chciał rozszerzyć swoje wpływy na Pomorzu Zachodnim, dobierając się w końcu do tamtejszych szlaków handlowych. Przeciwnikami Mieszka I stali się Wolinianie. W tym samym czasie do Wieletów przybywa wygnany przez cesarza Ottona I Wichman, zwany drugim i młodszym. Dawny hrabia, przedstawiciel silnego rodu Billungów i krewny margrabiego saskiego Hermana Billunga, przed przybyciem do Wieletów spędził jakiś czas na dworze margrabiego Gerona, który miał go, według Widukinda z Korbei, odesłać do barbarzyńców, czyli Wieletów. Dwóch polityków mogło spiskować, co zgadzałoby się z ich naturami, i wygnanie Wichmana przez Gerona nie musiało wynikać z przestrzegania woli króla. Jakkolwiek nie było, Wichman, saski banita, stanął na czele słowiańskiego plemienia Wieletów, prawdopodobnie Redarów. Wydaje się ponadto, że Wieleci zawiązali sojusz z Czechami. Do tego wszystkiego na mapie walk o wpływy na południowym wybrzeżu Bałtyku warto dodać słynnego Haralda Sinozębnego, króla Danii, który chociaż nie wkroczył wtedy na scenę wydarzeń, musiał obserwować, co się dzieje na południu, chcąc uniezależnić się od Niemiec i zdobyć więcej wpływów na Bałtyku. Odrzucił on na przykład propozycję Wichmana, który przebywając gdzieś około roku 962 w Danii, namawiał go do wypowiedzenia wojny Hermanowi. Widukind z Korbei pisał, że po odesłaniu Wichmana do Słowian, potencjalnie w 963 roku, doszło do starcia Wieletów na czele z Wichmanem z wojskami Mieszka I. Saski banita nacierał na ziemię Mieszka I, nazwanego przez mnicha królem, w efekcie czego władca Polski ponieść miał sromotną porażkę w 2 bitwach rozegranych w tymże roku. Co więcej, stracił w nich nieznanego z imienia brata oraz wypłacił najeźdźcy wielki łup. Rok 963 jest tu wyciągany na zasadzie analogii z innych kronik, ale równie dobrze mogło chodzić o rok 964. Prawdziwą zagadką nie jest tutaj rok, a podanie Tietmara z Merseburga, który korzystając z podania Widukinda w znaczący sposób zmienił sens wydarzeń z 963 roku. Według niego Mieszka nie ujarzmił Wichman, a Geron, co znalazło wyraz w poddaniu państwa polskiego pod władzę niemiecką. Brzmi bardzo poważnie, ale czy prawdziwie? Podanie interpretowano na najróżniejsze sposoby. Historycy niemieccy twierdzili, że i najazd Wichmana na czele Wieletów i uzależnienie Mieszka przez Gerona to dwa osobne fakty i wydarzenia. Inni twierdzili, że w efekcie najazdu Gerona Mieszko I został zmuszony do płacenia trybutu cesarstwu z jakiejś części ziem państwa gnieźnieńskiego, prawdopodobnie z terenów do rzeki Warty, czyli podbitych wcześniej terytoriów Lubusza. Co bardziej odważni wysuwali tezy, że w efekcie najazdu Mieszko I nie dość, że płacił trybut, to jeszcze zobowiązał się przyjąć chrześcijaństwo. Są także wersje mówiące o tym, że decyzja o płaceniu trybutu nastąpiła w 964 lub 965 roku z własnej inicjatywy Mieszka I, który po porażkach z Wichmanem chciał w ten sposób zabezpieczyć zachodnią granicę i uniknąć kolejnych najazdów ze strony cesarstwa. Z tematem próbował rozprawić się Gerard Labuda w biograficznej książce Mieszko I. Według tego mediewisty nie należy dawać wiary podaniu Tietmara, a starszym od niego, współczesnym, ówczesnym wydarzeniom kroniką Widukinda i Adalberta Strewiru. Obydwa źródła mówią o wyprawie Gerona na Łużyczan i obydwa źródła nie mówią nic o uzależnieniu Mieszka od cesarstwa. Tak wielkie wydarzenie musiałoby znaleźć swe miejsce w ówczesnych kronikach. Sprawa trybutu pozostaje zatem niewyjaśniona, ale wydaje się, że Geron nie najechał państwa gnieźnieńskiego. Uczynił to Wichman, co przekręcił w swojej relacji Tietmar. Co do trybutu, dość rozsądnie brzmi teza o płaceniu go z tych ziem Lubuszan, które znajdowały się po zachodniej stronie Odry. Ustalenie, z jakiego konkretnie obszaru Mieszko opłacał trybut, ma istotne znaczenie dla zrozumienia wzajemnych stosunków cesarza i Mieszka. Nie ma co ukrywać, że kwestia trybutu to troszkę sprawa narodowa. Historycy niemieccy bardziej skłaniają się ku tezie, że Mieszko I płacił trybut z całego terytorium swego państwa. Historycy polscy optują częściej za wersją, że prawdopodobnie z jakiegoś jej obszaru, broniąc poniekąd niezależności Mieszka. Ja przytoczę tutaj stanowisko Tomasza Jurka, profesora z Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, który w jednym z wydań kwartalnika historycznego pochylił się nad tym zagadnieniem. Dość jednoznacznie odrzuca on tezy Gerarda Labudy, które zakorzeniły się w polskiej historiografii i podważa wersję o płaceniu trybutu z ziem domniemanego plemienia Lubusza. Jak słusznie konkluduje Jurek, wskazanie rzeki zwrotem do rzeki Warty ma charakter ograniczający. Według tego zwrotu trybutarne terytorium sięga do niej, czyli do rzeki Warty, i nie dalej. Historyk stwierdza, że w czasach Mieszka nie była możliwa konstrukcja prawna dzieląca trybut na części i że nie płacono go z danych konkretnych ziem będących mniejszą częścią państwa. Według historyka trybut nakładano w absolutnej większości przypadków na władcę danego państwa i z całego jego terytorium. Kolejnym wątkiem jest odpowiedź na pytanie, z czyjej perspektywy patrzymy, gdy mówimy aż do rzeki Warty. Przyjmując wersję, że z perspektywy Mieszka, mimo że pisał o tym Tietmar, to w zakres obowiązku trybutarnego wchodzi całość jego terytorium, całość rdzenia państwa pierwszych piastów, bowiem Warta płynie na zewnętrznej rubieży tego rdzenia, poza który z czasem oczywiście piastowie wyszli. Mieszko I w podaniu Widukinda pod rokiem 967 nazwany zostanie przyjacielem cesarza, ale przyjaźń ta musiała zostać zawarta wcześniej. Różnie rozumiano i ową przyjaźń, ale najczęściej spotkać można się z tezą, podobnie sugeruje wspomniany Jurek, jakoby przyjaźń wynikała z opłaconego trybutu przez tego, który cesarską przyjaźnią jest obdarzany. Możliwym jest zatem wersja, że Mieszko I opłacał trybut cesarzowi przez Gerona po to, aby powstrzymać ewentualny atak tego margrabiego. Jak miałoby to wyglądać? w taki sposób, że po porażkach z Wichmanem Mieszko powstrzymałby atak Gerona dobrowolną propozycją płacenia trybutu, w cudzysłowie sojuszniczego. Mimo że wspomniany trybut wzmiankowany jest w kontekście roku 972 i bitwy pod Cedynią, stosunek trybutarny musiał zostać ustanowiony wcześniej i Jurek również przychyla się do wersji z 963 rokiem. Opłacanie tzw. sojuszniczego trybutu, kupującego czas i pewną protekcję, nie oznacza jednak stosunku wasalnego. Polska nie była w ten czas wasalem Niemiec, a opłacanie trybutu w niczym nie umniejsza postawie Mieszka, a nawet ją wzmacnia, gdyż potrafił on schować dumę do kieszeni swego fraku, gdy wymagała tego racja stanu. Osłabione państwo gnieźnieńskie nie stać było w ten czas na walkę z cesarzem lub z Geronem. Jak pokazała przyszłość, trybut był etapem przejściowym. Jakkolwiek było, pierwsze podanie o rządach Mieszka tyczy się jego porażek. Jak dowiecie się z kolejnych odcinków tej serii, władca wyciągnął z nich wnioski. Temat trybutu wobec cesarstwa dzieli badaczy po dziś dzień i nie ma tutaj jasności ani jednej konkretnej wersji. Wątek ten pozostanie zatem prawdopodobnie już na zawsze tajemnicą. Walki o Pomorze nie zakończyły się na dwóch przegranych starciach, rzekomo stoczonych w 963 roku. Te bitwy były tylko zapowiedziami tego, co miało dopiero nadejść. O walkach z Wieletami pisało wielu, ale warto zwrócić tu uwagę na podanie Ibrahima ibn Jakuba, żydowskiego podróżnika, zapewne także szpiega, który w swojej relacji z podróży do krajów słowiańskich w przekazie al-Bekriego, odbytej w latach 965-966, tak pisał o Wieletach i Mieszku. Na zachód pewien szczep należący do Słowian, zwany ludem Weleci. Mieszka on w borach należących do krain Mesko, albo w borach od krain Mesko z tej strony, która jest bliska zachodu i części północy. Posiadają oni potężne miasto nad Oceanem Bałtykiem, mające 12 bram. Ma ono przystań, do której używają przepołowionych pni. Wojują oni z Mesko, a ich siła bojowa jest wielka. Nie mają króla i nie dają się prowadzić jednemu władcy, a sprawującymi władzę wśród nich są ich starsi. Wojna o Pomorze trwała do 967 roku i przeszła do historii jako wojna polsko-wielecka o Pomorze. Po dwóch przegranych starciach z 963 roku po chrzcie Polski doszło w 967 roku do ostatecznego rozstrzygnięcia sprawy o Pomorze. Jest to jednak temat na zupełnie inną opowieść. Opowieść tę poznacie w kolejnych odcinkach z tej serii. Ten odcinek był krótki, ale bardzo potrzebny. Wykorzystam ten czas, żeby omówić tutaj z wami parę spraw. Po pierwsze, historia Polski to nie jest pierwsza seria na moim kanale. Jest na nim już kilkadziesiąt filmów o starożytnych cywilizacjach, o historii starożytnego Egiptu. Filmów jest bardzo wiele o Rzymie. Także cały ten wątek starożytności jest u mnie bardzo dobrze omówiony. Także zapraszam was, jeżeli nie widzieliście tych filmów, do nadrobienia zaległości. Oprócz serii Historia Polski znajdziecie drugą taką serię, czyli Historia Polski materiały dodatkowe. Omówione w tych filmach zostały inne wątki, takie są to po prostu luźne filmy dotyczące naszej historii. W tych produkcjach omówione zostało m.in. państwo Samona, wątek chrześcijaństwa w Polsce przed przyjęciem chrztu przez Mieszka I, film o państwie Samona, o państwie wielkomorawskim, o państwie Wiślan. Tematy te często poruszam również w tej głównej serii o historii Polski, ale mimo to warto obejrzeć te odcinki. Były one pisane przez różnych twórców, także przedstawiają różne punkty widzenia. Kanał działa dobrze wtedy, kiedy na siebie zarabia, także jeżeli możecie sobie na to pozwolić, możecie zostać moimi patronami na Patronite bądź YouTube, albo wesprzeć projekt dowolną kwotą darowizną lub przez portal Tipli. Patronów wymieniam w opisach końcowych filmu i jestem wam bardzo wdzięczny, bowiem każda cegiełka, jaką wnosicie do mojego projektu, sprawia, że staje się on bardziej niezależny. Wszystkie środki przeznaczam na rozwój kanału, a jak sami widzicie, jest nad czym pracować, jest co rozwijać. Jeżeli nie możecie sobie pozwolić na wsparcie, zostawcie łapkę, komentarz oraz subskrypcję z dzwonkiem. My widzimy się już za tydzień o 20 w kolejnym odcinku z serii Historia Polski. Trwa pierwszy sezon, który zamknie się w 10 odcinkach. Jestem podekscytowany, bowiem bardzo lubię temat Mieszka I oraz tego, co się działo na naszych ziemiach przed nim. I o tym właśnie jest pierwszy sezon Historii Polski. Dziękuję za uwagę, słyszymy się i widzimy już za tydzień. Trzymajcie się, do usłyszenia.